Faktycznie, brawo. Piąteczka? Egzotyczna papuga zachwyca mieszkańców osiedla jednego z miast w województwie śląskim. I choć wielu z nich przyzwyczaiło się do tego niecodziennego widoku, to nie sposób zaprzeczyć, że ara na spacerze to jednak rzadkość. Poli, czyli ara zwyczajna, ma 2 lata, przechodzi właśnie okres buntu, ponieważ wciąż jest papuzim dzieckiem, a w wyładowaniu energii pomaga mu rozprostowanie skrzydeł. A że ptak musi latać, to lata i to zupełnie wolno. Dzięki świadomej opiekunce nie ma obaw, że Poli nie wróci. To jednak wymaga sporo pracy i pełnego zaangażowania. Relacji, więzi, gdzieś tam on się musiał nauczyć mnie, ja się musiałam nauczyć jego, gdzieś tam nieprzekraczanie swoich granic. On też mi pokazywał, że coś mu nie odpowiada. Gdzieś tam te początki były ciężkie, płakałam. Ja nie powiem, przyznam się bez bicia, że jak starszą córkę odprowadzałam do szkoły, popłakałam się i wyrzucałam sobie, co ja zrobiłam, że dlaczego wzięłaś sobie takiego ptaka. Nie miałam, niech mi pani uwierzy, nie sądziłam, że to jest tak ogromna i ciężka praca. Nie każdy nadaje się na właściciela ary. Nie każdy... No ja też byłam z jednej strony byłam świadoma podjęcia się tego, ale nie sądziłam, że to jest tak okropnie ciężkie, że to jest tak ciężka praca, tak ciężka droga przed nami jest. I efektem tej 2-letniej już wspólnej drogi pani Magdy z Polim są wolne loty, które w powszechnej opinii wciąż budzą z jednej strony wiele zachwytu, ale i kontrowersji. A to nic innego jak podparte profesjonalnym treningiem puszczanie ptaka bez żadnych ograniczeń. Najczęściej w przestrzeni publicznej, w parku, na osiedlu, pomiędzy blokami. I choć ornitolodzy są przeciwnikami takich praktyk, to przyznają, że odpowiednio zbudowana właśnie więź z człowiekiem pozwala uczynić wolne loty bezpiecznymi, a te pozytywnie wpływają na dobrostan gatunku. Powiesz coś? O, Magda. Nie wszystkie papugi nadają się do wolnych lotów. Papugę należy do takiego lotu przysposobić odpowiednio wcześniej. Najlepiej, jeżeli jest to osobnik, który był już niejako odchowany od małego pisklęcia właśnie przez człowieka, żeby miał z człowiekiem bardzo silną więź. Jeżeli będzie to osobnik starszy, na przykład powyżej pierwszego roku życia, który był wcześniej wykarmiony przez rodziców, odchowany przez rodziców, to jednak istnieje duże ryzyko, że te wolne loty nie sprawdzą się, że ta więź z człowiekiem nie będzie na tyle silna. Warto zaznaczyć, że papugi są bardzo inteligentnymi ptakami. Poli, choć żyje w mieszkaniu, wbrew temu, co sądzą złośliwi, nie jest zamknięty w klatce. Papuga ma swoją dużą przestrzeń, a dzięki wolnym lotom nie kusi jej otwarte okno. Jak mówi pani Magda, ara to mniej więcej 4-letnie dziecko przez około 50 lat życia, stąd trzeba poświęcać jej dużo czasu. Dlatego właścicielka Poliego od dłuższego czasu pracuje wyłącznie na nocne zmiany, by w ciągu dnia mogła wychodzić z nim na spacery. To nie tylko jest rozprostowywanie skrzydeł, ale również dobra kondycja psychiczna, fizyczna. No nie oszukamy natury, ptak musi latać. Jego układ kostny powstał do tego, by latać, a nie być zamkniętym w klatce lub ładnie po prostu wyglądać na żerdzi. Do tego są stworzone ptaki, więc moim zdaniem duże papugi powinny mieć możliwość swobodnego lotu. Zdobyta wiedza od najlepszych ptasich trenerów nie tylko z Polski pozwala pani Magdzie odpowiednie Poliego przystosować do panujących warunków. A i w tych ara adaptuje się całkiem dobrze, gdyż nie straszna jej zima czy deszcz. Poli jako pełnoprawny członek rodziny doświadczył również wakacji w Chorwacji. Zimą to mieliśmy kółeczka po 10-15 minut, w zależności też jaka była temperatura. Jak było bardzo duża wilgotność, więc szybko mu łapki marzły, więc to było jedno kółeczko dosłownie i do domu, ale żeby on gdzieś tam się hartował, tak jak my mamy możliwość morsowania, hartujemy się stopniowo, tak samo jest ze zwierzętami. Gdyby był cały czas trzymany w domu i bym chciała z nim od razu wyjść, no to też to nie na tym polega, stopniowo gdzieś tam korzystaliśmy z zimnych, jesiennych dni, wychodziliśmy gdzieś, dieta też odgrywa bardzo istotną rolę, tutaj musi być wtedy w tym okresie tłuściejsza. Poli bardzo dobrze czuje się w naturalnym środowisku, przyzwyczajony jest do obecności innych ptaków, psów i ludzi. A ci, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie kolorowej, egzotycznej papugi, przyzwyczaili się do niej. W dużych grupach takie ludzie się zbierają i każdy chce zdjęcie zrobić. Ja sama mam zdjęcia z nią. Także naprawdę lubią. Do koleżanki właśnie dzwoniłam, mówię, ta papuga jest na spacerze. Mówi, o tak, przy deszczu? Ja mówię, no mówię, sesję zdjęciową ma. Pani Magda podkreśla, że ciągle poszerza swoją wiedzę na temat wychowywania ary jako zwierzęcia domowego, jednak wie, że żadna krzywda papudze się nie dzieje. Swoimi filmami publikowanymi w sieci chce walczyć z przekonaniem, że wolne papuzie loty to zło i uświadamiać, jak można robić to prawidłowo i bezpiecznie.